Witam Was, to ja, Peppers Mariusz. W tej chwili widać, jak widać, bo jest mgła i to mgła cholerna, jak jasna cholera, że tak powiem. Jest 23 październik. Pokażę Wam mój sprzęt. Nie myślcie, co to jest, co to takiego. Ja Wam już mówię. To jest zajebisty laser. Niebieski. Dużej mocy. I tylko jest taka pogoda jak ta, tym cześć można posiedzieć na odległość 150 km. Zajebista frajda, zajebisty bajer. Ale nie o tym generalnie chciałem powiedzieć, bo kanał mój jest pepresowski. Rzut okiem na moje rośliny. Słuchajcie, taka pogoda jak teraz, jeżeli w nocy jest 5-6 stopni, a mamy jeszcze ewentualne jakieś zalążki. Zobaczcie. Tu nam coś pięknego zakwitnęło. Nie wiem, co to jest. Znaczy ja wiem. Ale być może nie wiedzą. Tam jeszcze pomidory. Tu już była, tu była marchewka, pietruszka już nie ma jej. Tu jeszcze jakieś pomidory się tutaj, zalążki pojawiają. To jest fasola. Słuchajcie, powiem tak. Jeśli chodzi o takie kwiaty typu begonia, to można te rośliny zimować, ale są tak tanie, że nie opłaca się. Znaczy, żeby przezimować, to tak. Po pierwsze, tu zrobiłem taką matę ochronną od wiatru, od mrozu. No ale jak będzie mróz minus 5, no to tu będzie i tak 0 minus 2, więc to zabije te rośliny. Co trzeba zrobić? Brutalnie, ale sposobem tak. Trzeba je wszystkie ciachnąć. 3-4 cm nad korzeniami. Wszystko tak jest. I wynieść do strychu, do przedpokoju, nie wiem, gdzieś do piwnicy, tylko żeby było okienko. Musi być światło. To jest bardzo ważna rzecz. Musi być światło. Wtedy podlewamy raz na miesiąc coś takiego, żeby tylko nie przesuszyć bryły korzeniowej. Ona musi być wilgotna, ale nie może być podlewana, bo wegetacja się zakończyła, prawda? Ona ma mieć spoczynek, ta roślina. Jeśli chodzi o, gdzie tu jest, bo tu jest pelargonia, ja ją tak dosadziłem tutaj, tak, że tak powiem, z dupy. To można spokojnie wziąć, uciąć, wstawić do słoika z wodą i to nam puści po 2-3 tygodniach korzonki. Możemy normalnie posadzić ją do doniczki z ziemią i trzymamy ją na parapecie w mieszkaniu. Z tymi pomidorami będzie problem, bo tak, one prawdopodobnie no już nie nabieram koloru. Da się je jeść, ale są bezsmakowe. Je trzeba po prostu urwać razem z tym gronem na talerzyk w ciepłe miejsce. 10 dni i będą pomidory jadalne. Co jeszcze chciałem Wam tak na szybko z mojego tarasu powiedzieć? No, komarzyca. Piękna sprawa. To jest piękna roślina. Ona się bardzo pięknie rozkrzewiła. Ja pokażę tutaj o skadru takiego z góry. To nie da się przezimować. To trzeba przenieść w cieplejsze miejsce. Nie ma wyjścia. Petunie. Okej, okay, to tak samo. Ciachamy. Nie podlewamy. W marcu obserwujemy efekty. Ogórek. No niestety. Ogórek jest jednoroczny. Nie ma wyjścia. Z tym nic nie będzie. Tak samo te kwiatki. O, właśnie, to Wam pokażę znowu. To jest to coś, co tam pokazywałem ten na początku filmu. Ten kwiatek fioletowy. Zapomnę, jak to się nazywa. Jakimś cudem to tu rosło. Nie wiem, jakim cudem. Też trzeba przenieść w ciepłe miejsce. To nie przeżyje. No i oczywiście draceny. Yuki, to nie ma szans. To jest moja bazylia. A tu są cebule kwiatów. Być może coś z tego będzie, być może nie będzie. No i tak na koniec. O, mgła jest coraz większa, naprawdę. Jedna z dni taki naprawdę mega. O tym laserze opowiem Wam w innym odcinku.
Ale fantastyczna sprawa, naprawdę odpalamy go i bajer niesamowity. Zobaczcie, to świeci na niebo. To jest jak miecz świetlny, to jest moc kurwa niesamowita. To w tej chwili jest widoczne, mega, mega widoczne to jest. Dziękuję za uwagę, to ja, Prepez Mariusz, hej.